Na kanale YouTube'owym Packrafting i Bikecrafting w Polsce, który serdecznie polecam, w styczniu pojawił się film o packsailingu, czyli o napędzaniu packrafta siłą wiatru. Byłem wtedy krótko przed zakupem swojego packrafta, ale wiedziałem już, że na pewno będę również chciał coś takiego wypróbować. Latem, po dobrych 200 km doświadczenia z packraftem, uznałem, że nadszedł czas. Zakupiłem więc na Allegro chiński składany żagiel do kajaków za niewygórowaną cenę od krajowego dystrybutora. Produkt, jak wiele innych, nieopatrzony żadną marką producenta. Gdybym chciał poczekać na przesyłkę kilka tygodni, to nabywając go bezpośrednio z Chin, zapłaciłbym 2 albo 3 razy mniej, ale zależało mi na czasie. Mam za sobą jeden ponad 7-kilometrowy rejs po jeziorze Miedwie z plaży w Żelewie do plaży przy amfiteatrze w Morzyczynie. Pierwsze 2 kilometry szły tak sobie, ponieważ wiatr był sporo poniżej prognoz. A przynajmniej tyle jestem w stanie stwierdzić na oko, bo nie mam tutaj żadnego urządzenia pomiarowego. Natomiast później się już rozhulało i teraz no jestem mniej więcej pomiędzy wierzch lądem a Kunowem, czyli to są takie znane mi tutaj obszary Miedwia. Stąd wiem, że mam mniej więcej 4 km do plaży w Morzyczynie i wygląda na to, że nie będę musiał wiosłować. Od razu powiem wam, że żagiel w takim kształcie jak najbardziej działa i jest na wodzie znacznie wygodniejszy niż się spodziewałem. Większość trasy pokonałem bez użycia wiosła. Zabawa była przednia. Jeśli zadziałał z packraftem, to zadziała też z kajakiem, może nawet z niedużą łódką. Czy polecam zakup takiego żagla? Zakup żagla polecam, ale nie takiego najtańszego. Nie popełniajcie mojego błędu. Wiedziałem, że z jakością materiałów nie będzie najlepiej. Cudów się nie spodziewałem, ale jest znacznie gorzej niż przewidywałem. Dzień przed wycieczką, po wyciągnięciu żagla z paczkomatu, postanowiłem rozłożyć i złożyć go w domu, żeby wiedzieć, z czym mam do czynienia, zanim wybiorę się w teren. Przy składaniu szkielet żagla się połamał. Materiał, z którego jest wykonany, rozwarstwił się. Było to zaraz przed weekendem. Uznałem, że nie będę go reklamował u sprzedawcy, tylko go naprawię. Dociąłem aluminiową rurkę odpowiedniej średnicy, wyciąłem na czysto pęknięty fragment, jeden z końców szkieletu wkleiłem w rurkę, drugi tylko wtykając, żeby mógł się wewnątrz rurki swobodnie obracać. Po wycieczce przy składaniu żagla pękł w innym miejscu, zaraz przy tulejce oryginalnie łączącej oba końce szkieletu. W domu dokonałem kolejnej naprawy, byłem dobrej myśli. Ale przy kolejnej próbie złożenia szkielet żagla pękł w jeszcze innym miejscu. Ktoś powie, że to moja wina, bo pewnie składałem żagiel niezgodnie z instrukcją. Co nie jest możliwe, ponieważ do produktu nie została dołączona żadnego rodzaju instrukcja. Ani papierowa, ani elektroniczna. Oczywiście biorę pod uwagę to, że błąd może leżeć po mojej stronie, ale obsługiwałem już w swoim życiu popularne namioty samorozkładające, wykonane w podobnej technologii. Obsługiwałem też tani chiński namiot bezcieniowy, wykorzystywany w fotografii produktowej, który jest dosłownie takim żaglem, ale o bardziej skomplikowanej konstrukcji. Zatem, być może, to jednak nie ja jestem winien. Biorę też pod uwagę, że trafiła mi się jakaś wyjątkowo podła partia produkcyjna, ale nie mam żadnego sposobu na zweryfikowanie tego. Inny problem jest taki, że nawet gdyby szkielet nie pękał, to pozostaje kwestia odchodzących od materiału prawie niewidocznych igiełek z tworzywa sztucznego, które wbijają się w skórę. Dosłownie przy pierwszym wzięciu żagla w ręce poczułem na rękach podobne uczucie jak przy obsłudze wełny mineralnej bez odpowiednich rękawic. Nie mam pojęcia, czy te włókna odrywają się od tkaniny, swoją drogą bardzo cienkiej, czy od szkieletu. Tak czy inaczej,
Mam nadzieję, że pracownicy fabryki, gdzie te żagle są wytwarzane, posiadają odpowiednie wyposażenie i nie umierają od chorób płuc i skóry. Podsumowując, żeglowanie na pakrafcie to świetna zabawa, gorąco polecam. Ale nie popełniajcie mojego błędu. Lepiej wydać trochę więcej pieniędzy i poszukać żagla, do którego przyzna się jakaś istniejąca firma. Żagla, do którego producent doda jakąkolwiek instrukcję. Żagla, do obsługi którego nie potrzeba kombinezonu, rękawic i maski kupionych w sklepie z artykułami BHP. Nie podaję sprzedawcy z Allegro, od którego kupiłem ten żagiel, ponieważ identyczne żagle sprzedaje ich kilku. I nie tylko na Allegro. I to nawet pomijając dropshipping bezpośrednio z Chin. A sam żagiel na razie leży. Jeśli znajdę jakiś materiał, którym będę mógł zastąpić pękający szkielet, to dokonam zamiany. A może zaniosę żagiel do sanepidu, żeby sprawdzili, czy te kujące włókna nie są groźne dla zdrowia. Stwierdziłem, że tego nieszczęsnego połamańca zostawię sobie w piwnicy i tam poczeka on na następny sezon. Wtedy zamówię bezpośrednio z Chin jakiś możliwie tańszy od tego żagiel w podobnym stylu, ale taki, żeby się chociaż troszkę różnił, żeby była możliwość, że jest od innego producenta. I wtedy sobie porównamy i sprawdzimy, czy miałem po prostu pecha, czy może mam dwie lewe ręce i to moja wina, że zepsułem, czy może one wszystkie są takie do dupy.